Cześć, witajcie. Słuchajcie, mamy agregacik. Oryginalny kiporowski agregat na siłę z silnikiem kipora 186F bodajże. Problem, powiem wam jaki jest. Problem jest taki, że agregat nie chce odpalać. Jest to agregat, słuchajcie, który odpala i z rozrusznika, i odpala z szarpaka, a silnik mamy KM oryginalny, tutaj możecie sobie podglądać, proszę bardzo. Problem jest taki, że silnik nie chce, słuchajcie, odpalać. Odpala, gaśnie, nie ma mocy i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, teraz jest taki temat. Jest teoretycznie tutaj filtr zamontowany na wejściu, który wyłapuje wszystkie nieczystości. Natomiast słuchajcie, z czasem wygląda to w ten sposób, że paliwo zostawiamy bardzo często na zimę, kiedy go nie używamy. No i później efekt jest właśnie taki, jaki jest tutaj w tym przypadku, gdzie mi, słuchajcie, nie odpalił po całej zimie. No i chcę się podzielić z wami taką informacją. Generalnie rzecz jest jaka. Paliwo może się okaże, że ono leci w jakimś tam bardzo niewielkim stopniu. Natomiast no nie na tyle, żeby, powiedzmy, ta pompka wytworzyła sobie wysokie ciśnienie, dlatego że tego paliwa zaczyna brakować. No i otóż, słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby się za to zabrać. Odkręcamy zbiornik górny. Po odkręceniu zbiornika, słuchajcie, tam trzeba wężek zdemontować. Ja go co prawda zdjąłem, tutaj mamy kranik. I pod tym kranikiem, słuchajcie, jest małe akuku. No i dobra, wyciągamy zbiornik. Zbiornik mamy wyciągnięty. Tu jest ten wężyk, który leci do tego, do zasilania, i jeszcze leci cieniutki wężyk, który jest wężykiem powrotowym, który wchodzi tutaj na ten kruciec. To jest kruciec, który jest do powrotu, czyli paliwo powracające, to nie spalone. No i słuchajcie, co trzeba zrobić. Bardzo często, gęsto jest tak, mało kto wie, że tu wewnątrz, oprócz pływaka, słuchajcie, znajduje się też filtr paliwa. Filtr paliwa to jest taki dosyć wysoki. Co trzeba zrobić? Trzeba odkręcić te trzy śruby. Te trzy śruby, które są odkręcane, te na śrubokręt. Tylko zaznaczcie sobie mniej więcej, żebyście wiedzieli, w którą stronę leci, żeby było łatwiej. Pod spodem jest uszczelka. No i rzecz jest jaka. Żeby ten filtr wyciągnąć, wystarczy te trzy śruby zdemontować. Uwaga na tą uszczelkę. Jeżeli ciekł wam bak wcześniej, to zakupcie sobie od razu uszczelkę. No dobra, ja wam może pokażę, jak po wyciągnięciu to wygląda. No i dobra, mamy odkręcone te trzy śruby. No i teraz słuchajcie, pierwsze zdjęcie, które wam chcę pokazać. O, wyciągamy w ten sposób. U mnie co prawda już jest wyczyszczony, bo ja go wyczyściłem wcześniej. To jest taki filterek, który możecie praktycznie rzecz biorąc, jak macie wanienkę ultradźwiękową czy jakąś inną, możecie go po prostu umyć najnormalniej w życiu. Tylko jak będziecie to robili, odkręćcie sobie od razu gaźnik, nie gaźnik, tylko ten kranik. Wydmuchajcie, bo w kraniku też się zbierają nieczystości. Generalnie tutaj, jeżeli ten filtr się zabije, ta powierzchnia jego, no to później jest właśnie taki efekt, jaki jest, że on odpala, kopci na biało, nie chce chodzić, bo nie ma dawki pełnej. No i to jest ta właśnie uszczelka, o której wspomniałem wcześniej, tutaj ta gumowa. Także jej sobie nie uszkodźcie. Jeżeli jest ona, już będzie widać, że jest kiepska, to sobie ją wymieńcie. No i praktycznie rzecz biorąc, później po włożeniu ustawiacie sobie tylko otworki. O, w taką pozycję, tak jest prawidłowo zamontowany. W kierunku tego krućca cieniutkiego zamontowany jest kruciec wyjściowy. Także jak macie wyczyszczone, bierzemy się za składanie. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? No myślę, że na tym wstępie tyle. Natomiast słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa. Jeśli okaże się, że mieliście bardzo dużo w tym filtrze nieczystości i tego wszystkiego, to tutaj macie, słuchajcie, pompę paliwa. Ta pompa paliwa to jest taka zwykła pompka pojedyncza z tłoczkiem od dołu, i tą pompę musicie prawdopodobnie też wyciągnąć, wydmuchać, wyczyścić, bo okaże się, że jakieś tam nieczystości się mogły przedostać.
Tylko jest rzecz jaka. Zwróćcie sobie uwagę jedną przy odkręcaniu. Może wam ktoś nie powiedzieć tego. Tu pod spodem tej pompy macie uszczelki, które służą za te uszczelki dystansowe, czyli ustawienie ciśnienia tej pompki, bo generalnie wpływu większego nie mamy. I tam tych uszczelek może być kilka, żebyście sobie ich nie pogubili. Generalnie no musicie zwrócić uwagę, ile tych uszczelek jest, dlatego że zdarza się bardzo często, gęsto, że uszczelki są dwie, trzy i powiedzmy, któraś jest podłożona tutaj pod tą na zewnątrz, po to, żeby po prostu, żeby to ciśnienie z tej pompki było większe, bo na przykład ona jest niewydajna. Także słuchajcie, składamy i bierzemy się za odpalanie. Słuchajcie, jeszcze wróciłem, nim odpalimy taki agregat. Może się czasem, słuchajcie, okazać taka sytuacja, że komuś ten agregat odpala i gaśnie. A w sensie takim, jest taka kontrolka tutaj informująca nas o poziomie oleju, o ten alert od oleju. Może się okazać sytuacja taka, że on odpala i gaśnie, odpala i gaśnie. A odpala i gaśnie, słuchajcie, dlaczego? Normalnie, jak naciągamy sobie tutaj to cięgno, które jest zwalniane automatycznie, to cięgno zwalniane jest przez elektromagnes, który sobie siedzi tu. O, zaraz, bo nie wiem, czy go widać. O, widać. Tu jest ten elektromagnes, który, słuchajcie, pociąga tą linkę. A ta linka jest do zwalniania gazu, czyli do gaszenia silnika. Jeśli moduł, no praktycznie biorąc, elektronika, która rozpozna nieprawidłową wartość ciśnienia, po prostu, czy przeciążenie, może wam zgasić w ten sposób. No my to gasimy tak, prawda, klik, a pompka pociąga, a nie pompka, tylko cewka pociągając tutaj zacięgno, może nam zgasić. To jest to samo, słuchajcie, co my wyłączymy kluczyk. Jeśli my wyłączamy kluczyk, jednocześnie agregat gaśnie. I on gaśnie właśnie za pośrednictwem tutaj elektromagnesu. Jeżeli mamy problem, słuchajcie, z tym elektromagnesem, to rzecz jest jaka. To jest 12-woltowy elektromagnes, który najnormalniej w życiu możemy podłączyć do akumulatora. Jeśli macie, słuchajcie, jakiś akumulatorek 12-woltowy, to możecie go sobie zapiąć tu, do tych dwóch przewodów, które lecą do elektromagnesu, i sprawdzić ogólnie, czy on działa. Bo może się okaże, że on jest zatarty w jakiejś tam głupiej pozycji. Ewentualnie ja wam, słuchajcie, zaraz pokażę. Poczekajcie. No i dobra, słuchajcie, mam akumulatorek malutki, którym postaram się wam pokazać. Obserwujcie siłownik, który, znaczy ten elektromagnes, co się stanie, jeżeli jak ja podłączę przewody, jak mi się tylko uda. No, jedną ręką może być ciężko. O, jego, słuchajcie, wciągnęło. Jego wciągnęło i teraz, słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeżeli on został wciągnięty, to pamiętajcie, że on jednocześnie w tym momencie gasi silnik, jak zostaje wciągnięty, prawda? Bo wiadomo, że my go później naciągamy i może się okazać jeszcze sytuacja taka, że macie ten tłoczek zapieczony. Więc jeżeli będzie on zapieczony, słuchajcie, w pozycji takiej, gdzie jest wciągnięty i nie wychodzi, to trzeba go najnormalniej w życiu poluzować, z tego względu, że będziecie mieli problem właśnie tego typu, że nie będziecie w stanie tutaj zablokować tego, bo cięgno będzie tak jakby przez cały czas tutaj to naciągnięte. Także myślę, że wam wytłumaczyłem tą kwestię. Ewentualnie poruszę jeszcze jeden temat, jak mamy rozebrany. Słuchajcie, to co gasi, czyli ten elektromagnes, jest powiązany bardzo mocno poprzez tą skrzynkę z czujnikiem, słuchajcie, ciśnienia oleju. Tu mamy czujnik ciśnienia oleju i sytuacja jest taka, że często ten czujnik może zrobić nam jakiegoś psikusa, więc jeżeli go chcemy sprawdzić, a wierzcie mi, że w internecie żadnych danych na ten temat nie ma, także od razu za takie informacje poproszę łapeczkę w górę, subskrypcję oczywiście możecie sobie włączyć, coś tam nowego się dowiecie na ten temat. Bierzemy, słuchajcie, miernik, jakikolwiek, dowolny, i co robimy? Względem masy robimy próbę pomiarową, czyli dotykamy drugą sondę do miernika i słuchajcie, wskazania powinny być około 2 kg
około 2 kg powinniśmy mieć w stanie spoczynku na tym tutaj czujniku. Jeżeli, słuchajcie, wartość będzie inna, to będziecie efekt mieli taki, że silnik Wam może odpalać, gasnąć. To jest właśnie ten efekt taki, jakby nie było ciśnienia, czyli zabezpieczenie tutaj tego alertu. Także jeżeli macie problem tego typu, że on Wam agregat odpala i od razu gaśnie po chwili, ta kontrolka się zaświeca, to już wiecie, że jeżeli gaśnie ogólnie, to wiadomo, że elektromagnes działa prawidłowo, ale problem macie tutaj z tym czujnikiem, który jest od ciśnienia. A sprawdzamy go oczywiście na odpiętym przewodzie, żebyśmy nie mieli jakiegoś tam niepotrzebnego przekłamania, bo 2 kg to naprawdę nie jest dużo. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Rzecz jaka? Starajcie się nie używać wody przy tego typu agregatach. Dlaczego? Ja Wam zaraz wytłumaczę i pokażę jedną rzecz. Tutaj jest moduł zamontowany. To jest cała elektronika serce, które steruje, można powiedzieć, częstotliwością i steruje kurcze napięciem wyjściowym. Tak, nawet widać tam elektronikę i bardzo często, słuchajcie, ta elektronika jest w ogóle niezabezpieczona. Czyli jeżeli myjecie wodą i lejecie, to wiadomo, że no, ta woda może zrobić nam spustoszenie. Także jeżeli nie macie napięcia wskazania, to odkręćcie sobie do tego modułu. Tam w module nie kręćcie, są potencjometry, ale to musicie mieć miernik, żeby ustawić ewentualnie napięcie wyjściowe, bo to napięcie, które macie tu rzucone na woltomierzu, to można właśnie wyregulować tą właśnie elektroniką, bo tam jest regulacja do tego, jak ktoś ma za małe napięcie. A ja Wam pokrótce jeszcze opowiem ewentualnie, co mamy w środku w takim agregacie, bo sobie podglądałem przy okazji. Słuchajcie, co mamy? Mamy przewód uziemiający i oprócz przewodu uziemiającego, znaczy może nie uziemiający, tylko to jest przewód, słuchajcie, zerowy, bo uziemienie jest ogólnie na całym silniku. Przewód zerowy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Z literką N mamy przewód neutralny, czyli czarny przewód idzie do zacisku neutralnego, czyli jest to dla nas przysłowiowe 0. Później mamy 3 fazy. Powinno być UVW, nie wiem jak jest opisane. Być może tak, bo już widzę V i U, widzę. O, tutaj widać. Także słuchajcie, to jest chyba UVW. Jeżeli jest prawidłowo opisane. I rzecz jest jeszcze jaka. Jeżeli nie macie siły na przykład, bądź jest siła, ale nie macie jednej fazy, to sprawdźcie sobie tutaj na tych odczepach. Powinniście mieć przejście między tymi odczepami. Generalnie starajcie się testy robić na odpiętym module, żeby Wam elektronika coś tam nie dawała, ale przy tej rezystancji spokojnie możecie próbę pomiarową zrobić zapiętą taką, jaką jest. Czyli miernikiem sobie sprawdzamy tu i na wszystkich tych trzech przejściach ma być, praktycznie rzecz biorąc, ma być zwarcie. Ma być zwarcie. Dobra, teraz słuchajcie tak. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Macie zamontowany mostek prostowniczy. Po co jest mostek prostowniczy? Elektronika, ta, która jest tu zamontowana, ona potrzebuje prądu stałego, żeby mogła pracować. No i tutaj to napięcie stałe jest robione, słuchajcie, tym mostkiem tutaj. Więc jeżeli elektronika Wasza nie żyje i widzicie, że jest problem z odpalaniem i tak dalej ogólnie, to może się okaże, że Wasza elektronika nie dostaje w ogóle z mostka prostowniczego, na mostek prostowniczy nie przychodzi w ogóle napięcie, czyli możecie sobie sprawdzić na tych dwóch niebieskich przewodach. Powinno być napięcie zmienne, prąd, czyli prąd zmienny, a na tym czarnym i niebieskim przewodzie, tu mostka, którego zaraz, czego widać? Nie, no widać, powinno być widać. Z tego mostka już wychodzi, co prawda nieodfiltrowany, ale prąd stały. I co jeszcze mogę w ogóle powiedzieć? Jeżeli nie macie ładowania na przykład w takim agregacie, to się tam bardzo nie załamujcie. Moduł jest tani. No, chyba z 500 zł kosztuje, nie? Natomiast nie chodzi o to. Chodzi o to, że słuchajcie, pod tymi górskimi kablami tam na jednej takiej śrubce na śrubokręt, czyli te przewody niebieskie i zielony i czerwony przewód, zamontowane są szczotki. Starajcie sobie nie pomylić kolorystyki, czyli żebyście wiedzieli, który jest biegun dodatni ujemny, bo tam jest opisany, zielony jest na minusie i czerwony powinien być na plusie. No jest tak prawidłowo, bo to chodzi o kierunek na szczotkotrzymaku. Jeżeli by się okazało, słuchajcie, że nie ładuje, to sprawdźcie sobie, nie mając nawet miernika, odkręćcie sobie
szczotkotrzymacz i zobaczcie sobie, czy są szczotki, bo może się okazać, że szczotka się któraś zużyła. No i serwis wiadomo, że Was skasuje za takie coś, no bo siłą rzeczy z czegoś oni muszą żyć. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć o tego typu agregacie, jeżeli macie problem? Aha, bardzo ważna rzecz. Mało kto zwraca uwagę na to. Słuchajcie, jeżeli wymieniamy olej, a powinno się wymieniać, to tutaj w tym miejscu jest zamontowany filtr oleju, który bardzo często, wiem z doświadczenia, bo widzę u znajomych, jest pomijany. No, słuchajcie, no, rzecz jest jaka. No wiadomo, nikt się by nie chciał brudzić w oleju, natomiast słuchajcie, no agregat robi za nas całą robotę, dlatego my musimy o niego zadbać. To też odkręcamy tutaj tą śrubeczkę, 6x10 kluczyk. Wyciągamy go praktycznie takim ruchem obrotowym, wyciągamy go, żeby było łatwiej, bo tam są ringi i tego filterka się nie wymienia, to jest filterek, który jest tylko i wyłącznie do wyczyszczenia. Jego możemy jakimś tam środkiem do czyszczenia sobie otusić, ładnie umyć. No i myślę, że mamy tyle, także słuchajcie, jak mamy bak wyczyszczony, to bierzemy się, składamy, zalewamy paliwo, no i myślę, że spokojnie możemy próbę zrobić. Myślę, że po części Wam wytłumaczyłem zasadę. No wiadomo, nie będę tłumaczył, że można odpalać tego typu agregat i z rozrusznika, i z szarpaka, bo tak się da. Natomiast jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Tutaj jest, słuchajcie, instalacja 12V. Rozrusznik jest 12V. Do tego potrzebny jest, wiadomo, akumulator, prawda? Mamy dwa przewody, które lecą do akumulatora do odpalania. Natomiast słuchajcie, każdy jeden tego typu agregat, każde jego duże urządzenie ma część po prostu energii tak może przeliczoną do naładowania akumulatora. No i teraz jest rzecz taka, jeżeli się okaże, po którymś odpaleniu nie macie czym odpalać, to tu macie regulator napięcia. Bardziej jest jak pewne, że ten regulator napięcia Wam po prostu odmówił. Także za pośrednictwem tego ustrojstwa, tu mamy przewód uziemiający, mamy przewody, wejściowe zasilanie, masa i oczywiście przewód wyjściowy, już taki wysokoprądowy, który zasila nam praktycznie rzecz biorąc całą skrzynkę, łącznie z ładowaniem tego akumulatora. No, także nie musimy go ładować w domu, agregat ma o niego dbać sam. No, także słuchajcie, możemy się brać za składanie i spotykamy się już przy próbie odpalenia. Dzięki, na razie. No i słuchajcie, chciałem Wam pokazać tą próbę odpalenia, natomiast co się okazuje, patrzcie, tak się wychodzi właśnie na pożyczkach, dobry zwyczaj, nie pożyczaj. W pompce, słuchajcie, po odkręceniu tutaj, nie wiem czy to widać, myślę, że powinno być widać o teraz, jest najnormalniej w życiu błoto. Myślę, że to widać. I słuchajcie, jak jest takie błoto, to wiadomo, że pompka nie zapali. No i widać, że ktoś coś już tutaj mi pozmieniał, bo słuchajcie, po naciągnięciu tego cięgna, jeżeli to cięgno naciągamy, to ta dźwignia tutaj jest do regulacji, słuchajcie, do regulacji prędkości obrotowej. I wychodzi na to, że ona nie w pełni pracuje, czyli prawdopodobnie mogła się pompka coś tam posypać, coś tam mógł klin wylecieć. Także słuchajcie, jak paliwa Wam nie leci, nie chce odpalić, nie szukajcie dziury w całym, bierzemy się za odkręcanie. Odkręcamy te śrubki, które widzimy, nie muszę zresztą chyba tłumaczyć. No i spotykamy się za chwilę. No i dobra, słuchajcie, śrubeczki mamy odkręcone. Możemy się brać śmiało za wyciąganie tego ustrojstwa. Tutaj, słuchajcie, jest taki dekielek. Po co ten dekielek jest? To ja Wam teraz wytłumaczę. Rozciąłem kurka rękę, no właśnie, także pamiętajcie o BHP zawsze, używajcie rękawiczek, nigdy bez rękawiczek nie podchodźcie, no ale kto to mówi, no Polak mądry po szkodzie, nie? Słuchajcie, to jest pompka, to jest cała pompa wysokiego ciśnienia, no i teraz słuchajcie, do czego jest, zaraz Wam pokażę, do czego jest ten otwór, jak zaglądniemy w głąb, i będziemy ruszali tutaj tym regulacją gazu, to słuchajcie, to cięgno się wysuwa i dziurka jest po to, żeby składając, jeśli składamy pompę, o, zobaczcie, tu mamy ten otworek,
i przez ten otworek widać, o może teraz będzie widać, przez ten otworek widać, w jakiej pozycji znajduje się ten czpień, ten dokładnie tutaj, o ten czpień, który musi trafić między te widełki tam, gdzie to jest, o to, między te widełki musi trafić. Jeżeli tym nie traficie, no to słuchajcie, jednocześnie wasza pompka niestety żyła nie będzie. No i teraz słuchajcie, tak, bardzo często, gęsto tutaj jest taki klin malutki, ten klin wylatuje. Jeśli ten klin wam nie wyleciał, a tutaj z tego co widać wszystko wygląda na ok, no to wniosek jest jeden, że pompka jest zawalona, czyli pompka jest zabita brudem. No i teraz musimy już ją niestety po części tutaj rozkręcić, ten kruciec, tutaj ten kruciec, który jest, i bardzo dobrze wydmuchać, ewentualnie sprawdzić tutaj metodą mechaniczną już ręcznie, po prostu wciskając tutaj ten tłoczek, bo tam jest tłoczek w środku, który pompuje, i tutaj ma się nam najnormalniej w życiu paliwo zacząć pojawiać. Czyli jeżeli tu wlejemy cokolwiek i będzie drożne i będziemy wciskali ten tłoczek, no oczywiście tutaj musimy mieć tą pozycję wypośrodkowaną tego czpienia, to wtedy wysokie ciśnienie nam leci. Także słuchajcie, no robimy jakąś próbę, test i za chwilę się spotykamy. No i dobra, mam rozebrany tłoczek. Słuchajcie, żeby się dostać do tego tłoczka, to tu jest od boku to, co mówiłem, ta zawleczka, która często wylatuje właśnie. O, tutaj w tej dziurce jest zawleczka. Taki malutki klin, którego musimy wysunąć. On wystaje, tylko musicie go dobrze włożyć, żeby wam nie wyleciał. No i słuchajcie, tu już widać efekty. No i dobra, jak wyczyściliśmy, mamy złożoną tą część, która jest tutaj z naszą dawką tego paliwa. To słuchajcie, później odkręcamy sobie tą część tutaj, tego kruciця, który jest na wysokim ciśnieniu. Tylko uważajcie jedną rzecz, żebyście sobie sprężynki nie zgubili. Gdzie ona jest? O, tu jest sprężynka. Ona dokładnie idzie tu założona. I słuchajcie, co trzeba zrobić? Trzeba zdemontować tutaj takiego grzybka. Tu jest taki malutki grzybek, który jest jednocześnie zaworkiem, gdzie on jest. O, to. I on bardzo często się gdzieś tam klinuje i robi nam właśnie mały psikus. Także bierzemy się za czyszczenie tego wszystkiego, płukamy. No i możemy skręcać i mamy już pompkę gotową. No i dobra, i teraz słuchajcie, jak mamy pompę zmontowaną, proszę bardzo, tu wygląda cały zmontowana. Klin włożony oczywiście na klej do śrub. To teraz jest rzecz taka. Ustawcie sobie tego bolca, o tego tutaj, tego klina, może nie klina, tylko no jak go byście tam nie chcieli nazwać. Ustawcie sobie go centralnie na środku, żebyście widzieli tutaj, o, tutaj igiełkę przez tą dziurę. No i wtedy tam ustawiacie sobie to samo, dźwignią tą do regulacji, żeby to wyszło na środku. Chodzi o co? Chodzi po prostu o to, żeby to równie ładnie wskoczyło, żeby się nie okazało później, że nie macie regulacji dawki. Także myślę, że to widać. Jak mi się uda, to zblokuję sobie to. No nie udało się. W każdym razie wkładamy, ustawiamy. Może mi się uda w ten sposób jedną ręką to zrobić. Chociaż wątpię. Ale trzeba być dobrej nadziei. O, ustawione jest na środku. No i chyba wskoczyło. Generalnie rzecz jest jaka. Jeżeli wskoczyło, to słuchajcie, ruszając tą dźwignią, o której mówiliśmy wcześniej, czy tą, mamy w środku widoczną regulację. Nie wiem, czy to widać. O, widać, prawda? W jedną, w prawo i w lewą stronę się porusza. To się musi poruszać. Jeżeli się nie będzie poruszało, to znaczy, że źle złożyliście. No i niepotrzebnie wam nie zapali. Także jak mamy to zrobione, podkładka założona, wszystko odpuszczone, to bierzemy się za skręcanie i no i spotykamy się już przy tej naprawdę próbie rozruchu. No i dobra, słuchajcie, robimy próbę. Paliwo mamy odkręcone. Jest tylko bardzo ważna rzecz taka.
jeśli odkręcacie paliwo i chcecie, żeby zechciał zapalić, to pamiętajcie, włączamy gaz. Jeżeli gaz mamy odkręcony i poczekamy chwilę, aż się nam układ odpowietrzy, to jednocześnie kręcąc powinno się nam zacząć pojawiać paliwo. No i bierzemy się i uwaga. No i pryska nam paliwo, czyli już te śmiecie zostały przepłukane, które powinny polecieć do wtrysku, a nie poleciały, no bo o to chodziło. No i dobra, bierzemy się, skręcamy nasze węże. Chwilę na pewno zajdzie, nim to paliwo zostanie dopompowane do wtrysku. Nim się wtryskiwacz otworzy, ale myślę, że w końcu się uda. No i co? Pokręcimy go najpierw. Ja mam tutaj, słuchajcie, dekompresator, żeby się nikt nie zastanawiał, dlaczego mi tak silnik kręci. Dekompresator mam wciśnięty, tam się nic nie dzieje, kolizji żadnej nie ma, chodzi po prostu o to, że no jest lżej rozrusznikowi kręcić jak w czasie, jak tego paliwa nie ma. No już silnik nam skoczył, trzeba dekompresator przytrzymać, ale robimy próbę jeszcze raz. Myślę, że jeszcze za wcześnie. Podpompujemy jeszcze. Pewnie jeszcze paliwo nie doszło, ale słuchajcie, na pewno zaraz dotrze. No właśnie, już mieliśmy przed chwilą efekt widoczny, ale jeszcze wychodzi na to, że jest zapowietrzony, także jeszcze raz. No, nasz silniczek się zaczyna odpowietrzać, ale zero stresu. Dobra, słuchajcie, nie będę was męczył, nie będę waszego czasu zatrzymywał. Generalnie maszynę, słuchajcie, mamy już, można powiedzieć, uruchomioną, choć mnie to korci, żeby wam pokazać, że to faktycznie żyje i działa. A, kurczę, nie zapali, bo się nam wyłączył. Dobra, jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, zgasiłem go, bo nie będziecie mnie słyszeli. Także tak to wygląda, silniczek nasz odpala. Jak się filmik oczywiście komuś przydał, tradycyjnie zapraszam do subskrypcji, łapeczka w górę. No i słuchajcie, do spotkania w jakimś następnym filmie. Będę się dzielił z wami tym, co gdzieś tam mam. Także myślę, że z tego filmiku skorzystacie. Troszkę nauki, troszkę wiedzy poszło, ale myślę, że chyba nie na darmo. Także jeszcze raz, jak się filmik komuś przyda, łapeczka w górę i subskrypcja i do zobaczenia. Dziękuję.